Witam. Dzisiaj będziemy robić pyzy. Pampuchy, kluski na parze, różnie to nazywają. U nas w Wielkopolsce na to mówią pyzy drożdżowe. Potrzebujemy cukier, sól, woda, mąka, masło, drożdże i żółtko. Ok, to wszystko i składniki przekładam do robota kuchennego. Do robota kuchennego wsypujemy pół kilograma mąki. Dodajemy sól. Łyżeczkę. Wlewamy roztopione masło. Jedno żółtko. I to wszystko mieszamy. Potem pokażę, jak dolewam drożdży. Do miseczki dodałem drożdże, pokruszyłem drożdże, dodałem trochę mleka, może być też woda, nie musi być mleko. I dodałem łyżeczkę, taką czubatą łyżeczkę mąki. To wszystko mieszamy i woda musi, albo mleko, albo woda musi być letnie, nie może być gorące. Do tego dodajemy cukier. Dwie łyżeczki płaskie cukru i mieszamy dalej. A będziemy mieszać na jednolitą masę. Potem odstawiamy do czasu, kiedy drożdże ruszą. Taka piana się zacznie robić. Dobrze, drożdże nam ruszyły. Zrobiła się taka pianka. Oznacza to, że już są drożdże gotowe. Wlewamy całość. Tak. Wlewamy niedużo, troszeczkę. Tak. I zamykamy. I tak będziemy mieszać, żeby uzyskać jednolitą, nie wiem czy to widać, jednolitą masę. Dobrze, po wymieszaniu kładziemy nasze ciasto na stolnicy, posypane mąką. Wałkujemy. Bierzemy szklankę. Oczywiście tego nie wyrzucamy, tylko drugi raz wykorzystujemy. Ja robię tak. Tak, kuleczki. Tak, tak. I do środka zabijamy. Ok. I odstawiamy. I kolejna. Thank you.
Tak. Tak. I kolejna. I tak postępujemy z wszystkimi. I tak nasze ciasto porobione w kuleczki odstawiamy do wyrośnięcia, przykrywamy jakimś materiałem, ręcznikiem kuchennym na przykład, i odstawiamy do wyrośnięcia. W zależności od czasu, może to być od drożdży, znaczy w zależności, może to być 20 minut, a nawet i godzina. I na garku ja akurat w tym przypadku dałem gazę, dlatego że potrzebowałem większy garnek do nagrania. I układamy nasze drożdżowe pyzy. I przykrywamy. I po 15 minutach wyjmujemy nasze pyzy. Od 12 do 15 minut. Ja tak trzymałem 15 minut. I nasze pyzy są gotowe. Zostaje tylko podać z jakimś dobrym sosem, mięskiem. Proszę, tak wyglądają w środku. Mięciutkie. I smaczne. Życzę smacznego. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam.